Cześć, z okazji świąt wielkanocnych wszystkim oglądającym życzę zdrowych, wesołych, pogodnych świąt, bogatych w uśmiech i w zdrowie. I z okazji tego święta dzisiaj przedstawiam test aż z trzech kebabów, a więc zaczynamy. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. I pierwszy kebab, który idzie, to jest ulica Puławska, kebab w czystym lokalu, także jest gdzie zaparkować, brak toalety, no ale jak jesteś w podróży, to jest możliwość zaparkowania i zjedzenia w czystym lokalu. Jakość obsługi jest na dobrym poziomie, jedzenie jest zdecydowanie szybko, więc jeżeli się śpieszysz, to jak najbardziej tutaj możesz zjeść i nie będzie tragedii, ewentualnie można zjeść w samochodzie. Jeżeli chodzi o kebaba, ceny są wysokie, najtańszy kebab 19 zł, porcje są średniej wielkości. Natomiast smak kebaba jest taki, że jest no, bez smaku, mięso najgorszej jakości. Sytuację ratują sosy, które możemy sobie dolewać, polewać na kanapkę. Są dostępne tak do ręki, że tak powiem. Natomiast no, ja tu już między więcej niż dwójce kebab oceniam poniżej średniej, mimo wszystko średnia to jest 6, przypomnę, poniżej średniej, czyli 5,5. Wszystko co jest poniżej 6, jest to po prostu niedobre, a poniżej 5 to jest trucizna chyba dla odważnych. Więc jeżeli jesteście tu blisko Piaseczna, a jesteście głodni, możecie szybko tutaj zjeść. Natomiast ja nie polecam tego miejsca. No i raczej tu już nie przyjdzie. Drugi kebab to jest ulica Stalowa, koło Koflandu. Jest to kebab sprzedawany w budce. I tutaj ten kebab jest bardzo tani, bo z tego co pamiętam, to kosztuje 14,50, więc cena jest bardzo dobra i tego kebaba oceniam w ten sposób, że porcje są średniej wielkości, obsługa dość szybko wydaje jedzenie, jest gdzie zaparkować, jest toaleta obok, natomiast trzeba zjeść w samochodzie, ewentualnie w ręku, po prostu na ulicy zjeść. Także tutaj ze znajomymi nigdzie nie przyjdziemy. Co do jakości kebaba, no jest to też słabej jakości mięso, tak zwane kule mocy. Są surówki też słabej jakości i pita też jest nie najlepsza. Natomiast na pochwały zasługują sosy. Nie są może jakieś rewelacyjne, standardowe są, więc też ocena standardowa będzie 6, czyli to jest taka średnia w Warszawie. Na tego kebaba można już przyjść, bo będzie nam smakował niewybitnie, ale też krzywda nam się nie stanie, da się go smacznie zjeść. I trzeci kebab to jest Wesoła, kebab tutaj Wesołej i tutaj kebaby są tak średnio, średnie ceny są tak 14, 16, 18 zł, więc drogo nie jest, lokal jest czysty, jest toaleta, jest gdzie zaparkować. Pod tym względem jest super. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o kebaba, to kebab jest średniej wielkości. Jedzenie jest szybko wydawane, więc jak się śpieszysz, to możesz tu przyjechać ze znajomymi,
Natomiast surówki to jest ogórek zielony, kapusta, się z ogórka nawet nieobrany ogórek zielony na przykład jest standardem w dzisiejszych czasach. A najgorsze są sosy, które po prostu nie są sosami. Takie coś to po prostu truje nas i tego kebaba oceniam najniżej. Na piątkę jest niesmaczny, a sosy są fatalne i można się lekko mówiąc zatruć. Także nie polecam, nigdy tu już nie będę. Wesołych świąt, do usłyszenia.